Dla mnie social media to jest ta kładka na rzeczywistość kolejna. My nawet nie planowaliśmy wydawania na 3 płyt, wręcz artyści są zmuszani przez twórnie, żeby złożyć TikToka i prowadzić swoje sociale tak, żeby mieć zasięgi. Że my też przyznajemy się do tego, że jesteśmy pogubieni w tym świecie. I mi się wydaje, że się już dotarliśmy, więc trochę faktycznie rozumiemy się bez słów. Ale będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba sobie to zinterpretuję w jakiejś rozprawce w domu. Kuba. Ale to nie jest tak, że my rzeczywiście jesteśmy w czepku urodzeni i że wszyscy wspaniale reagują na to, co robimy. Dziś po raz pierwszy na fotelu Music gość duet, który po 5 latach wspólnie z zespołem zamyka ich miłosny tryptyk. Z znakomitym albumem, 3. albumem Atlas Iskier. Duet Karaś Rogucki. Są i oni w końcu po 5 latach są tutaj. Cieszymy się, że możemy w końcu do ciebie przyjść. Tak. Zasługujecie na to, żeby powiedzieć wam, że dzięki za te teksty i dzięki za dźwięki, bo to w jaki sposób ty, Piotrek, piszesz, to w jaki sposób ty, Kuba, rezonujesz w dźwiękach i razem to łączycie, to powstał z tego wyjątkowy projekt. I kiedy czytamy o tym, że to już ten ostatni moment możliwy tego projektu, to pozostaje takie niedowierzanie, ale z drugiej strony podziękowanie za to, co było. Więc gratuluję wam i dziękuję tym samym. Bardzo dziękuję. I myślę, że my jesteśmy w tym samym momencie, co ty. Z jednej strony też, wiesz, jakoś powoli staramy się okiełznać tą myśl, że gramy przez ten rok jeszcze ostatnie koncerty, których będzie notabene bardzo dużo, ale też wdzięczność za to, że mieliśmy okazję się spotkać i stworzyć coś, co stanowi, tak jak wspomniałeś, tryptyk to tylko początek tej pełni tematu, który próbowaliśmy przez te albumy dookreślić i sprezentować je z miłością i z przyjaźnią dla wszystkich, którzy mieli potrzebę pochodzić tam pod skórą razem z nami. Dziś rozmawiamy dzień przed premierą albumu. Wywiad okaże się, kiedy album już będzie w streamingach, będzie dostępny. To jest taki moment, kiedy za chwilę ta płyta ukaże się i wszyscy będą mogli jej słuchać, a dziś jeszcze, kiedy jej nie ma. Powiedzcie mi, jak wy dzisiaj się czujecie przed tym dniem premiery? Czy to są jakieś wyjątkowe uczucia, o których my, odbiorcy, możemy nie wiedzieć, jak artyści mają, kiedy dzieje się to, kiedy ta płyta nadchodzi już jutro, a właściwie o północy? Wiesz, to jest taki moment, że przez cały ten okres pracy nad płytą, od pisania piosenek, przez nagrania, w ogóle selekcję też, bo my naprawdę dużo materiału zrobiliśmy przez te 5 lat i też trochę tych piosenek, które przy pierwszym z naszym spotkaniu z Piotrem napisaliśmy, też się znalazły na tym albumie. Więc bardzo dużo z tych, ten proces naprawdę zabiera dużo energii i czasu i w tym momencie już tak naprawdę chodząc na wywiady i zajmując się promocją tego albumu jeszcze przed premierą, to już jest tak naprawdę najłatwiejsza część, więc to jest już raczej radość i przyjemność z rozmawiania o tym, co zrobiliśmy. Tak, ale też jest to trochę inna sytuacja niż zwykle, bo mamy świadomość tego, że to jest ostatni album przed jakąś tam przerwą, którą zaplanowaliśmy, więc zazwyczaj, kiedy wydaje się album, ma się wobec przyszłości tego albumu jakieś oczekiwania związane z tym oczekiwania. Natomiast my wiemy, że czeka nas już tylko to, co zaplanowaliśmy, koncerty w tym roku, a potem jakieś rozstanie i nie ma tego ciężaru, że musimy coś cisnąć, że musimy komuś coś udowadniać, tylko że ten album jest po prostu podziękowaniem za to, co nas przez te lata spotkało. Powiedziałeś słowo rozstanie, bo tak naprawdę w waszej muzyce wy krążycie wokół miłości, ale miłości jakby szeroko pojętej. I to rozstanie, słowo, które dziś utożsamia się z miłością, czy to rozstanie można definiować jako coś bolesnego? Myślę w kontekście tych odbiorców, waszych fanów, którzy przyjdą, obejrzą ten wywiad, to czy jak oni sobie pomyślą, bo wiecie, jak się słyszy ostatni, to koniec, tak. Takie słowa, to mogą być różne emocje. I zastanawiam się, co wy dzisiaj moglibyście powiedzieć na to, że to rozstanie to może coś dobrego, bo zapewne wchodzicie też w solową teraz ścieżkę za chwilę i zaraz będzie, pewnie każdy z was pójdzie w swoją stronę tak, jak pewnie zamierzał, tak? No, rozstania z ludźmi, z którymi się mocno związało, zazwyczaj są wymagające, bolesne i smutne, ale niewątpliwie przynoszą coś nowego, ale co to będzie,
tego jeszcze nie wiemy. Pewnie jest to dużo niewiadoma, no bo trudno zaplanować sobie przyszłość. Zwłaszcza w tym pełnym nieoczekiwanych zwrotów akcji w współczesnym świecie. Jest to na pewno bardzo ważny dla nas rok. I staram się myśleć o tym, że to jest moment, żeby się cieszyć tym, że mieliśmy przyjemność się spotkać i zarażać tą miłością i tym spotkaniem wszystkich, którzy pojawią się na naszych koncertach. No i dziękować w postaci naszej muzyki, w postaci spotkań z fanami. A dla was tak personalnie, bo kiedyś czytałem w wywiadzie, że wy, ktoś zadał pytanie i chyba ty, Kuba, odpowiedziałeś, czy wy jesteście przyjaciółmi. Powiedziałeś, że jesteście więcej niż przyjaciółmi, bo jesteście rodziną. Czy takie rozstania muzyczne powodują jakieś takie, wiecie, wewnętrzne poczucie, że coś się kończy, ale bardziej coś się kończy, coś się zaczyna, czy chwila przerwy od tego, co było? Jak ty to wczoraj powiedziałeś, że to jest bardziej separacja niż rozwód. A. Okay. Chyba lepiej bym tego nie ujął. Też się na tym jakoś tak nie skupiamy, po prostu my nawet nie planowaliśmy wydawania na 3 płyt. Z tym albumem też jest taka historia, że też chcieliśmy tak naprawdę wydać dodatek, żeby parę utworów, które też chcieliśmy dołączyć do drugiego albumu tak naprawdę, a nagle się zebrało z tego materiału na całą płytę, więc no nie, myślimy też. Ale tak jako... miało być i rzeczywiście te 3 albumy stanowią pewną całość, która opowiada naszą historię. Bo dziś jesteście duetem, a tak naprawdę każdy, tak jak już też wspominałem, każdy już robił coś swojego osobno i kiedy dziś was słucham i patrzę, kiedy zadaję pytanie i widzę, jak Piotrek tak patrzysz tylko na Kubę i Kuba od razu się odzywa i odwrotnie, to jest też, co na początku pewnie tego nie było, że macie taką łatwość, że czasem mam wrażenie, że rozumiecie się bez słów, kto ma odpowiedzieć na pytanie, kto ma ustosunkować się do tego. Czy to też jest taki trudny etap w pracy, w duecie, nad tym, żeby właśnie wypracować sobie coś takiego, co spowoduje, że możecie się uzupełniać, ale z drugiej strony też jakby ustosunkowywać się do pewnych kwestii. Czy wiesz, że gdy są tyle czasu spędzasz w trasie, poza nią i no to trochę zaczynasz się docierać, tak się to mówi językiem motoryzacyjnym. I mi się wydaje, że się już dotarliśmy, więc trochę faktycznie rozumiemy się bez słów. To by było dziwne, jakbyśmy razem grali i by do tego nie doszło prędzej czy później. No, są zespoły, w których do tego nie dochodzi. No właśnie. Ale u nas doszło i faktycznie uczyliśmy się tego, kiedy dla kogo jest miejsce. I przyznam już też, co mogę powiedzieć więcej a propos twojego spostrzeżenia, że dotarliśmy się w grupie już nie tylko tych 2 osób, ale i jeszcze 2 dodatkowych, Wiktorii Jakubowskiej i Kamila Kryszaka. I można śmiało powiedzieć, że jesteśmy po naszych doświadczeniach już nie tylko duetem, ale zespołem. Tak. Tym bardziej też to było widoczne właśnie w wspomnianym wydarzeniu, evencie premierowym, bo Wiktoria też w pewnym momencie wyszła z perkusji, zaczęła grać na gitarze. Okazało się, że też napisała piosenkę i Kamil też, więc jakby wszyscy tam, jest miejsce w tym projekcie, było miejsce dla każdego, z każdego z waszej czwórki. Więc to też jest, że wy nie próbujecie, żeby ktoś był wyżej, tylko właśnie wszyscy jesteście na równym poziomie. I to też było to moje pytanie do tego, że ja nie widzę tutaj duetu takiego, który ktoś walczy o to, że ktoś ma mieć większą atencję, tylko wy jesteście właśnie równi. I co jest rzadkie w duetach, bo często w duetach jest osoba, która wykazuje się większą chęcią, nie wiem, pokazywania siebie, opowiadania o sobie, a tutaj właśnie czuję, że wszystko jest równe. Jesteśmy super grupą, to są wszyscy tak samo ważni. Tak samo na scenie, stoicie tak, wszyscy... Wiesz co, ale to wynika z tego, że w sumie chyba nadrzędną treścią i najważniejszym elementem nośnym tego wszystkiego jest nie nasza rozpoznawalność, czy też chęć wypowiadania się, tylko no, to, co gramy i sposób, w jaki to robimy, czyli kiedy znajdujemy się na scenie, miejsce na improwizację, na jakiś rodzaj szaleństwa albo na błędy, które się pojawiają, bo to, co my robimy, to nie jest wykalkulowane granie, tylko jest to rodzaj takiego brudnego happeningu, który za każdym razem jest inny, kiedy się znajdujemy wspólnie na scenie. I to jest najważniejsze tak naprawdę, a nie to, kto danego dnia lepiej wygląda i będzie miał okazję oczarować publiczność. Wspólnie czarujemy. I właśnie tutaj mam pytanie do ciebie, Kuba, czy teksty piosenek to jest jakby twoja materia, czy czasami też sięgasz, próbujesz coś napisać, czy to jest tylko Piotrka, to
tutaj kwestia, żeby pisać? Czy przy tym projekcie to ja ewentualnie to mogę zrobić, zasugerować. No okay, okay. Piotr ma jakiś swój koncept zawsze na każdy album od samego początku, więc nigdy nie byłem tym nawet zainteresowany jakoś specjalnie, bo jakby podoba mi się to właśnie takie pracowanie z tym, jaki Piotrek po prostu ma pomysł. A z mojego doświadczenia też wynika, że takie, wiesz, przeszkadzanie w czyimś też koncepcie czasami sprawia po prostu, że to nikt nie będzie zadowolony do końca. Więc fajnie znać swoje miejsce po prostu przy stole i wykonywać też gdzieś tam, powiedzmy, swoje zadanie, bo po prostu ja sobie tak też moją rolę widziałem po prostu w tej współpracy w taki, a nie inny sposób. A jeśli chodzi o moje pisanie tekstów, no to nie wiem, przy dumplingsach to mi się parę razy zdarzyło coś napisać i też do szuflady jakieś takie rzeczy zbieram, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. Ale w tym projekcie od razu ja wiedziałem, jaką chciałbym mieć rolę i jej się trzymać, więc nie miałem tu takich aspiracji absolutnie. Okej, okay, a właśnie a propos tekstów, to już w takim razie, Piotrek, do ciebie już tylko to pytanie, bo tak jak też wspominałeś o tym, że pozostawiacie do interpretacji odbiorcy wasze teksty, to żeby oni sobie zinterpretowali. I to jest jasność. Tam faktycznie trzeba się wgłębić, żeby dojść do pewnych wniosków po tych tekstach. No i właśnie ja mam takie pytanie, jak bardzo trzeba dosłownie traktować twoje teksty, które ty piszesz? Na tyle, na ile ktoś ma potrzebę. Jeżeli znajdzie się klucz, z którym odbiorca się identyfikuje i chce sobie to powtórzyć, to łapie. Na szczęście one są pisane dosyć szybko i prosto, żeby nie tylko odbierać je na poziomie właśnie jakiegoś głębszego języka, języka metafor albo porównań i drugiej warstwy, ale pewne spostrzeżenia przychodzą też powierzchownie i nam się udało zgromadzić wokół tego naszego działania ludzi, którzy wiedzą, po co przychodzą. Którzy są świadomi całej kompozycji, od muzyki do słów i którzy są zdolni do tego, żeby to zinterpretować i rzeczywiście się z tym utożsamiają. I sprawia im to estetyczną przyjemność, a czasami przyjemność, która schodzi gdzieś na poziom odbioru pozaestetycznego, jakiegoś na poziomie duchowym, bo gdzieś w ten sposób też jest to skonstruowane, żeby te odniesienia wychodziły poza naszą realną rzeczywistość. Te teksty mają dawać rodzaj impulsu do zadawania sobie pytań, niekoniecznie uzyskiwania odpowiedzi. Okej. Okay. Właśnie miałem pytać o odbiorców. Dobrze to opisałeś, bo byłem ciekaw, jaki jest profil takiego, jeśli wy po latach jesteście w stanie oszacować ten profil odbiorcy. Powiedziałeś, że ktoś, kto jest wrażliwy, ktoś, kto potrafi zinterpretować i ktoś, kto w jakimś stopniu rezonuje z tym, o czym ty opowiadasz. Właśnie zadałem też to pytanie, bo może to będzie bardzo wprost, ale czasem myślę, że ludzie myślą o muzyce w prosty sposób, szukają czegoś tu i teraz, że słuchają utworu i od razu chcą wyciągnąć jakieś wnioski. I w piosence z Houston, z Ofelią, śpiewacie tam w refrenie tak, że uciekniemy na planetę A, zasługujemy na więcej. Uciekniemy na planetę B, zasługujemy na szczęście. I to było moje pytanie o tą dosłowność. Czy odbiorca, który posłucha tej piosenki, pomyśli o tym tekście, to czy może stwierdzi, że ty nie jesteś szczęśliwy tutaj, gdzie jesteś? Ja myślę, że może pomyśleć o różnych rzeczach, tak naprawdę. Jeżeli utożsamia sobie głównego bohatera tego tekstu ze mną, no to faktycznie może to zinterpretować. Ale ta płyta faktycznie w całości, bo wyciągnąłeś taką kwintesencję, jest o tym, że niełatwo jest sobie znaleźć miejsce w tym momencie tutaj, na Ziemi, wśród naszej cywilizacji i że bez względu na to, dokąd uciekniesz, dopada cię ten smutek i jakieś poczucie wiszącej nad głową katastrofy, bo w ten sposób oddycha cała planeta. Oddychają zwierzęta, oddychają lasy, oddychają morza i oddycha człowiek tą całą
apokaliptyczną narracją. I gdzieś to się nam wszystkim udziela, bo ta energia wibruje we wszechświecie. I właśnie ta płyta jest o takiej próbie histerycznego zasypywania dołów emocjonalnych, ubytków, które wynikają z takiego poczucia, że nie jest się na właściwym miejscu. Dwie pozostałe płyty są o czymś zupełnie innym, raczej bliżej nadziei, ale tutaj uznałem, że to jest uczciwe, żeby rozpatrzyć też taki aspekt miłości jako, jako narzędzia, jako energii, która nas prowadzi przez życie. Także słusznie, w ten sposób można zinterpretować ten tekst. Pojawiają się na tej płycie teksty, które kojarzą się z social mediami, bo pojawia się i hashtag na początku, pojawia się słowo właśnie Insta, pojawia się słowo selfie na przykład. Czy właśnie to, co obserwujecie na co dzień w social mediach? Bo o tych social mediach się dużo mówi dobrego, ale często jak spotykam się z artystami, to oni traktują social media jak trochę zagrożenie do tego, co oni robią i często nie potrafią odnaleźć się w tym, w tej przestrzeni, tracąc jednocześnie na tym. I czy wy, bo wiem, jak Kuba, ty w social mediach i widzę też, co ty, Piotrek, robisz i co robicie wspólnie, że jakby wy jesteście otwarci na to. Jakby przepracowaliście ten temat, że social media to jest narzędzie, z którego warto korzystać, po prostu. I to, co obserwujecie w social mediach, to czy to jest jakąś inspiracją do tego, co wy tworzycie, jak wy pokazujecie ten świat? I czy ten świat social mediowy w ogóle wam pasuje? Czy mówicie nie wielu rzeczom, co tam obserwujecie? Czy dla mnie social media to jest nakładka na rzeczywistość kolejna, bo nasza rzeczywistość też jest nakładką na jakąś inną rzeczywistość. I to jest oddalanie się od tego, co jest najbardziej prawdziwe. Ale myślę, że to jest tylko element kultury, który gdzieś w jakimś momencie zostanie zamieniony na coś innego. Nie wiem na co i w jaki sposób, ale no jest to też ciekawe zjawisko estetyczne, socjologiczne, artystyczne i to jest dobre. W momencie, kiedy szukasz dobrych rzeczy, możesz znaleźć ich bardzo dużo. Inspirujących, twórczych, podtrzymujących na duchu, oczyszczających albo powodujących rozwój osobisty. Natomiast no, to zależy tylko od ciebie, tego, od tego, czego będziesz szukał. Okej. Bo właśnie w Mielno, wspomniane Mielno 2032, zaczyna się tak. Oglądam twoje ramiona na Insta, dobrze, że dodajesz tutaj takie zdjęcia. Przeglądam je w pamięci, ramiona, uda, piersi. Dobrze, że potrafisz się ustawić. W taki sposób do selfie. Tak, dokładnie. A to jest bardzo mocne. Mocne, no, powierzchowne, ale mocne. No, to jest takie, jak kiedy to się słucha, kiedy to się czyta, to masz wrażenie, że ten świat tak wygląda. No bo trochę tak wygląda. No, bardzo tak wygląda nawet, nie? Że to jest proste, jakby ubranie w słowa czynności, którą każdy z nas wykonuje na co dzień w swoim telefonie. Tak, ale wiesz, nie bierzesz... I nagle się robi przerażające, nie? Tak. Ale wiesz, w innych piosenkach słychać tą dwuznaczność. A tutaj w tej piosence na koniec płyty jest napisane wprost. Wprost to, co, jak się dzieje. Znaczy w ogóle to jest utwór, który powstał w... Tak, to jest historia. Bardzo dawno temu. I to przy pracy w ogóle nad pierwszymi naszymi piosenkami podczas pierwszego naszego wyjazdu. Utwór w 100% zarejestrowany na naszym pierwszym twórczym wyjeździe, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto jest kim tak naprawdę. Pojechaliśmy na Mazury, żeby zrobić pierwsze utwory. I pewnego wieczora... Ja zbieram takie rzeczy i też tak rejestruję, żeby były jak najlepsze jakości, że można było je ewentualnie później wykorzystać. I jak wróciliśmy do tego materiału, to oboje stwierdziliśmy, że może tak fajnie byłoby to umieścić na albumie, mimo że na początku w ogóle tego nie zakładaliśmy i raczej... Bo nie pasował do tych koncepcji poprzednich, ale do tej już okazało się nagle, że pasuje. Tak, bo pokazuje tą taką brudną część życia. Ja nie wiem, czy byśmy... Z jednej strony brudną, ale z drugiej strony... Przecież piękną. No oczywiście. No, Nie wiem, czy byśmy go umieścili na pierwszej płycie, czy on by został tak zrozumiany. Nie zostałby. A teraz przy okazji trzeciego albumu po prostu kontekst jest troszeczkę inny, bo już jakby ludzie też znają, wiesz, twórczość i to, o czym wcześniej gdzieś tam Piotr pisał, o czym były piosenki. I teraz nabierają zupełnie innego znaczenia, tak. Więc jakby
fajnie, dobrze wyszło i to jest jeszcze ostatni też utwór na płycie, więc... Mhm. I po 5 latach też social media zyskały taką moc, że tak powiem, no... Znaczy teraz się mówi dużo o tym, że social media przestały być już takie socjalne i tak łączyć ludzi też. Tak, tak, tak. 5 lat temu tak nie było do końca, że raczej był taki boom, że właśnie trzeba promować muzykę teraz na social mediach, a teraz tu dużo jest takich głosów też, że to jest raczej przykry obowiązek, że wręcz no tak. artyści są zmuszani przez wytwórnie, żeby złożyć TikToka tak. i prowadzić swoje sociale tak, żeby mieć zasięgi i wrzucać filmiki z używając dźwięków, które są wiralowe i tak dalej. Więc to naprawdę w ciągu 5 lat, no to jest jakby pół dekady, ale to postrzeganie social mediów się mocno zmieniło. I ten utwór był naprawdę zupełnie innego znaczenia, niż jakbyśmy go wrzucili wcześniej, to był uważany jako taki bardzo mocny, jakby, no, infantylny i żart po prostu. A teraz, no to ładne, do czego doszliśmy w sumie, bo no tak, zmieniło się postrzeganie social mediów, więc teraz nabiera to zupełnie innego znaczenia. No. I też rozumiem to, co na początku powiedzieliśmy o tych początkach na końcu i że początkowy utwór znalazł się na końcu płyty trzeciej waszej jeden płyty. Jeden z pierwszych utworów wieńczy naszą karierę. Tak. Dokładnie tak. A jeszcze jak wcześniej ciebie pytałem o tą dosłowność, to jak ty, Piotr, reagujesz na to? Śpiewasz w piosence "Nie mam śmiałości do kobiet", a ja tu słyszę wiele głosów o tym, że mam crusha na Piotra Roguckiego. Jak ty reagujesz na to? W sensie tu śpiewasz o tym, że nie masz śmiałości do kobiet, a ja tu słyszę mam crusha na Piotra Roguckiego. Słyszałem to w poniedziałek 5 razy. Naprawdę? Tak. Jakie życie jest przewrotne. No. A co, że nie spotkałeś się z tym? Nie spotkałem się z tym, że ma ktoś na mnie crusha. Słuchaj, nawet moja siostra, bo jak powiedziała mi, że będę rozmawiać z Piotrem Roguckim, powiedziała wow, Piotr Rogucki. No to, ale słuchaj, to w tym wow było takie, że... Cieszę się, że jako ojciec rodziny, 46-letni, za chwilkę... A to jeszcze bardziej działa, nie wiesz. A, okej. Okay. No, to nie mogę się doczekać, aż skończę 70. To nie jest tak, że wiesz, że przystajesz, tylko jest taki, wiesz, że fajnie, że taki, wiesz, daddy odpowiedzialny, kochając dzieci, wiesz... Sucharek. No. Sucharek. Więc to trochę też będzie w tą stronę. To też jest rodzaj żartu, takiej przewrotności... Gdzieś chyba po raz pierwszy nam się udało odważyć na to, żeby wrzucić, bo to jest też jeden ze starych utworów, też powstał wtedy na tym samym wyjeździe. Potraktowaliśmy te kawałki jako skity i no jest to rodzaj takiego, wiesz, wyznania zagubionego kolesia, rodzaj wprowadzania w ten album naszego poczucia humoru też troszkę, dystansu do siebie i próby opowiedzenia o tym, że świat jest trochę pogubiony i że my też przyznajemy się do tego, że jesteśmy pogubieni w tym świecie i że czasami nie mamy siły, ochoty, mocy, żeby o ten świat taki w tej formie, która jest teraz podawana jako kwintesencja, żeby o to zawalczyć, nie? Czyli o tą atencję, o bycie uroczym, o bycie lubianym, o bycie pożądanym. To jest na tej zasadzie funkcjonuje. I nie traktowałbym tego bezpośrednio. Nie mam śmiałości do kobiet. Oznacza tylko tyle, że staję w miejscu i nie pasuję do tego świata. Okej. Okay. No to super, 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 że to powiedziałeś, bo inaczej o tym myślałem. Chciałbym mieć więcej niż mogę, o mój Boże. To też jest w tym samym tekście, tak. Nie? To jest drugie zdanie. Tak, tak, tak. Więc no to właśnie na tym bym się skupiał, nie? Że chciałbym mieć więcej niż mogę. Każdy z nas chce mieć więcej niż może, dlatego scrollujemy, wiesz, na telefonach, nie? Żeby wydawało się, że mamy więcej. Dlatego chodzimy do sklepów i kupujemy sobie przedmioty, żeby się wydawało, że więcej znaczymy, no. No właśnie, ale to jest trochę tak, że kiedy już o tym teraz rozmawiamy i dochodzimy do pewnych wniosków i ja poprzez to, co powiedziałeś, to o czym rozmawiamy, dochodzę do tego, że wy jesteście głosem tego pokolenia. Że wcale... Yeah! Ale nie, że w piosence właśnie jest, że... 20 lat do tyłu, rozumiesz? Stasie. Dziękuję. Ale nie, no tak. Doszliśmy do wniosku takiego, że opisałeś wszystko to, co się dzieje teraz i tu. No tak, bo wiesz, no my kiedy zaczynamy coś robić, to jesteśmy takimi radarami, takimi barometrami tego, co się dzieje, bo ja kiedyś pisałem inaczej, wiesz, pisałem odnosząc się do klasyków, pisałem na podstawie inspiracji związanych z literaturą, zwłaszcza
historyczną. I to się zmieniło, zauważyłem, że rzeczywistość jest odbierana jeden do jednego wtedy, kiedy się pojawia, a potem przestaje istnieć. Zmieniły nas social media, zmieniły nas portale muzyczne, które... Przecież się nazywa portale streamingowe, tak? Platformy streamingowe. Platformy streamingowe. Tak. Które pozwalają, wiesz, cieszyć się utworem przez tydzień, a potem cieszyć się następnym. Za tydzień jest kolejna premiera. No właśnie. I doszedłem do wniosku, że tak trzeba zacząć pisać, nie? Na temat tego, co właśnie się dzieje i co ma na nas bezpośredni wpływ. I faktycznie można powiedzieć, że pod tym się podpisuje, że to, co robimy, jest aktualne. Ale czy jesteśmy głosem pokolenia? Może to trochę na wyrost. Tego scrollującego? Tego, które siedzi w telefonach i żyje w telefonie? Komentarz chyba na temat, niż głosem. Tak jak mówi tekst ostatniej piosenki, chciałbym napisać piosenkę, lecz to nie będzie głos pokolenia. No właśnie, tak, tak, tak. Pod tym się podpisujemy. No ale na przykład utwór, który jest na tej płycie, to jest nowe wydanie piosenki Rezerwat, Co opiekuj się mną. To jest też ruch w stronę odbiorców, którzy... Utwór powstał w 87 roku w oryginale zespołu Rezerwat. Dzisiaj go pokazujecie, właściwie wydaliście go w zeszłym roku, no ale on jest na tej płycie. Bardzo dużo młodych ludzi, którzy urodziło się w latach 90. po 2000 roku, usłyszy pewnie ten utwór pierwszy raz. To dzięki wam. I to jest, czy wy też patrzycie na to z tej strony, bo już był cover piosenki Tea Love 1996. To był wasz początek. Pierwszy singiel, który wydaliście. Teraz jest Zaopiekuj się mną. I jakby dajecie przestrzeń na to, żeby pokazywać to, co było dobre. I czy to ten wybór tej piosenki to jest dla was jakiś właśnie znak, żeby zainteresować się tym, żeby pokazać inny sposób myślenia o muzyce też? Poza tym, że tworzycie nowe? No od początku chcieliśmy ten utwór skoverować, wiesz? Okej. Okay. Tak naprawdę od początku naszej współpracy, bo ja sobie bardzo dobrze Piotra wyobrażałem jakby w tym utworze, więc po prostu tutaj była w końcu okazja i możliwość zrobić to i też umieścić na albumie, więc... Tak, ale też odpowiedni czas, bo ten utwór bardzo wpisuje się w charakter, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Współczesnego pokolenia, społeczeństwa, współczesnego czasu, można tak powiedzieć, nie wiem, gdzie jakiś rodzaj bezwładności i bezradności czasami krzyczy wręcz, zaopiekuj się mną, zróbcie coś ze mną, poprowadźcie mnie w jakimś kierunku. Stąd taka popularność populistów na całym świecie, polityków manipulujących opinią publiczną. Ludzie nie wiedzą, gdzie jest prawda. No i każdy z nas chciałby się oddać we władzę kogoś, kto wie, kto się tobą zaopiekuje. Także ten kawałek wpisuje się absolutnie w charakter tego albumu. Chyba musiał znaleźć swoje miejsce. Ale on też jakby to jest takie błagalne proszenie kogoś o to, w ogóle ten tekst piosenki. To w jaki sposób ty też ją interpretujesz, bo użyłeś słowa Kuba słowa cover i oczywiście jest to cover, ale to jest zupełnie inna piosenka w waszym wydaniu. Bo ona ma jakby melodię, tą linię, która jest w oryginale, ale to w twój sposób emocji. To jak na koncercie już tego doświadczyłem, bo zobaczyłem to w poniedziałek, zobaczyłem twoje spojrzenie, kiedy przekazywałeś tekst. To jest też bardzo dużo, ta interpretacja tego i za to, jako dostaliście też nominację do Fryderyku w kategorii nowe wydanie. Więc to też pokazuje, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest sięgać po takie rzeczy i robić je na nowo po swojemu. I z drugiej strony dawać doświadczać innym ludziom, którzy nie mieli pojęcia o istnieniu takiego utworu. Absolutnie się z tym zgadzam. To myślę, że każdy z twórców muzycznych gdzieś tam zawsze znalazł swoją inspirację. Może nie każdy decyduje się na to, żeby wydawać covery, ale niewątpliwie swoje korzenie, inspiracje, natchnienie albo impuls znajduje w starszych kawałkach wielokrotnie. No, myśmy się w ogóle nawet nie zastanawiali, czy to umieścić na płycie, czy nie, bo po prostu zaczęliśmy to grać na koncertach i już wiedzieliśmy, że to jest nasz najbardziej znany kawałek. Tak, też to powiedzieliście, że jeszcze płyta nie wyszła, a już ludzie znają refren. Tak, nawet ci, którzy nie wiedzą o naszym istnieniu. No to się tak da? No, jeżeli robisz covery, tak.
No, no dokładnie tak, ale tak, to jest super, że to zrobiliście i ja mam nadzieję, że to, że ludzie docenią też ten ruch w tą stronę, a poza tym... Doceniają, tak. Już jest fajnie, wiesz, bo to naprawdę jest bardzo taki energetyczny, dziwne rzeczy się dzieją na koncertach, prawda, jak gramy ten kawałek? Znaczy, naprawdę ludziom się odpala jakiś taki sentyment, bo też w średnim wieku naszych koncertach znaczy większość ludzi kojarzy ten utwór. Oscyluje. Tak, okay. Albo ktoś w domu też słyszał, to nie jest tak, że zupełnie nikt nie zna tego numeru, to jest charakterystyczna piosenka, bardzo znana też, to jest mega hit. Więc... No każdy nagle, jakby to co mówi, że Piotra wzrok się zmienia, jak zaczynamy go śpiewać, to samo się dzieje też z ludźmi w publiczności, więc działa, to jest bardzo dobra piosenka. Więc tutaj na przykład nie zrobiliśmy tego, co przy T-Love, gdzie jest zupełnie inna muzyka i tylko tak naprawdę tekst wzięliśmy, który Piotr jakby zaśpiewał już pod jakby piosenkę, tylko tutaj oparliśmy się na oryginale, żeby też nie psuć tego wrażenia, bo no ja miałem parę podejść do interpretacji takich bardzo znanych piosenek, nie wiem, przy Anicie Lipnickiej na przykład, przy piosence księżycowej, to albo się na to ma pomysł i on jest ryzykowny, bo ludzie zawsze raczej preferują to, co znają już i jak ktoś coś tam troszeczkę zmieni za bardzo, to raczej to wywołuje negatywne emocje. Więc tutaj zachowaliśmy dużą część jakby tej starej formy, tak naprawdę. Po prostu brzmienie jest bardziej nasze, ale reszta rzeczy jest... I sama interpretacja i artykulacja słów. Ale reszta jest blisko oryginałowi, więc tutaj nie odważylibyśmy się chyba brać tekstu i jakby interpretować jakby trochę jakby inną muzykę do tego napisać. To by mogło być kontrowersyjne bardzo. Plus właśnie ta emocja tego utworu, bo wszystko się sprowadza, miłosny tryptyk i ten album też jest w pewnym stopniu o miłości, ale o miłości szeroko rozumianej, tak jak powiedziałem na początku. I ten utwór pokazuje inne oblicze miłości. Jeszcze inne niż to, co tam, nawet jak śpiewasz. Tak, wyjąłem kanapkę ze starym serem, ze starym chlebem, jem ją nieśpiesznie i się cieszę. I chociaż wiem, że za chwilę przejdzie, nazywam to szczęściem i myślę, może dobrze, może nawet lepiej. Taki sen ci się przyśnił, że w końcu wszystko jebnie. Piękne. To jest niesamowite w ogóle śpiewanie o starym chlebie i serze do uzupełnienia ja historii. Ja mam takie spożywcze inklinacje swojego utwora. Ale czemu stare? Czemu stare pieczywo, czemu stary ser? No bo czasami takie rzeczy... Wiesz, jak się kanapkę za długo trzyma w plecaku, no to okay. Się starzeje. Ale każdy to chyba zrobił w szkole kiedyś. Już mama robiła do szkoły i... No ale tak, ale tu idziemy w dosłowność. No to nie o to w tym wszystkim chodzi, oczywiście, tak. Ale... Chodzi o... No, myślę, że to można sobie zinterpretować też na różne sposoby. Bo tam jest, wiesz, jeszcze w tle jakaś katastrofa, nie? W tym tekście, bo od miasta idą kłęby dymu, nie? I... Nie wiadomo, czy to miasto się pali, czy po prostu, wiesz, fabryki pracują, trudno powiedzieć. No, generalnie wisi coś w powietrzu. Nie? To jest trochę jak ostatnia scena w Fight Clubie. Jak coś wisi w powietrzu, wiesz, to... No, dokładnie. To jeszcze, wiesz, to ta kanapka ze starym serem zupełnie inaczej smakuje. Okej. Okay. Ale właśnie jeszcze jakby przy tych wszystkich podsumowaniach tych 5 lat, to ja przeanalizowałem sobie okładki. W sensie sprawdziłem każdą i na pierwszej okładce stoicie, na drugiej leżycie, na trzeciej lewitujecie. Wow, faktycznie, może rację. I że po prostu, tak, i że to jest w ogóle jakieś... A nie myśleliście o tym, czyli to nie był w ogóle pomysł, ale... Nie, to się wydarzyło. Czyli teraz lecicie dalej po prostu, to jest znak. Do gwiazd. Do gwiazd lecicie, tak. Per aspera. Ale tak, ale myślałem, że jest jakaś w tym, jakieś było w tym ukryte... Nie, to kompletny przypadek i jesteś pierwszą osobą, która na to zwróciła uwagę, ale będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba sobie to zinterpretuję w jakiejś rozprawce w domu. bo jakby ci do oceny. Twórcą graficznym waszych projektów jest twój brat, tak? Tak. W sensie, bo pojawia się to samo nazwisko, więc... Tak, to jest mój brat, faktycznie. Okej. Okay. Może on to rozkminił. Gruba ryba polskiej grafiki. Dokładnie. Tak. A słuchajcie, wiem, że to zawsze jest takie trudne, żeby coś podsumować, ale tak naprawdę podsumowaniem waszej twórczości są płyty. Ale dla was takie... Jedna rzecz, dla każdego z was osobno. Co jest takim największym wymiarem tego sukcesu po tych latach i tego projektu Karaś Rogucki? Możliwość grania koncertów, takiej ilości koncertów, bo... Do publiczności. Tak, dokładnie. Przed pandemią wiesz, rynek trochę inaczej wyglądał i było... No, jakby łatwiej grało się duże sale. I jakby ludzie też... Jakby, no, czasy się zmieniły i nie są takie kolorowe, jakby
przed pandemią. Wiele tych czynników na to wpływa. I jakby no, mamy ciągle teraz tą możliwość zainteresowania, że ludzie też przy tej szerokiej gamie artystów, którzy są w trasie i grają koncerty, wybierają gdzieś tam w tym wszystkim też, żeby wrócić na nasze koncerty. Bo sobie trochę wypracowaliśmy przez te 5 lat publikę i też przez te czasy no, mieliśmy trochę związane ręce przez pewien okres. I nie mogliśmy promować swojej twórczości tak z taką swobodą, jakbyśmy to robili przed 2020 rokiem. Więc to jest to szczęście, że mimo tych takich skomplikowanych i trudnych czasów i też trasy po internecie, jak to możemy nazwać, bo graliśmy bardzo dużo streamowanych koncertów, udało nam się zgromadzić wokół nas taką publikę, która chce wracać na nasze koncerty i słuchać jakby tych piosenek i jakby to jest niezmienne po prostu od 5 lat i teraz też mamy, wiesz, 15 koncertów na wiosnę. To jest duże szczęście, bo wielkie, bo naprawdę tak naprawdę 5 lat temu byliśmy zespołem debiutującym. Natomiast debiutantom jest bardzo trudno. Nikt nie wiedział, wiesz, co się wydarzy tak naprawdę z tym projektem i nie chcę już tu wskazywać palcami, ale było też parę osób, które trochę mówiły, że chłopaki, nie nastawiajcie się. To ja byłem. Na reny. No nie, to był coś inny, ale... Ale to jest taki wymierny obraz tego, coś się fajnego wydarzyło. Ale pod względem artystycznym i estetycznym udało nam się skomponować i stworzyć jakiś charakter, domknąć jakiś wszechświat pewnej opowieści, bardzo moim zdaniem spójnej, która sprawia, że wielu osobom jakieś dzieją się rzeczy w głowie po prostu i w sercu. I to jest też taki sukces, że udało nam się te 3 albumy zrobić i że one mają znaczenie, że zostały zauważone i docenione przez ludzi, w sensie są dla nich ważne. I właśnie też chociażby nawet stacje radiowe puszczają wasze piosenki z przedniej płyty i z pierwszej. Które? Jest fajne, no Bolesne strzały w serce, ja słyszałem ostatnio w tak. radiu. Słyszę często, a to ale bardziej w okresie wakacyjnym, Bezpieczny lot, piosenkę, więc one się pojawiają. Ostatnio chyba gdzieś jeszcze Katrinę słyszałem, więc... Dawno tego nie graliśmy. Katrinę dawno nie graliśmy, ale z tym, że jest taka historia, że w pandemii rozgłośnie, że tego utworu nie chciały puszczać, bo był za bardzo... Apokaliptyczny. No, ale to trochę tak. Ale Katrina to chyba była nazwa, co to było? To było huragan, tak. Było coś takiego. Zatopił Nowy Orlean. Tak. A powiedzcie mi, bo Kuba, powiedziałeś wcześniej o tym, że były osoby, które mówiły, że to może się nie udać, potem Piotrek powiedział, że to byłeś ty, ale wasza płyta zaczyna się od tytułu Życzliwość z hashtagiem. Czy wy możecie mówić o życzliwości w branży muzycznej? Że jest ta życzliwość wśród artystów innych, wśród, właśnie powiedziałeś o rozgłośniach radiowych. Czy ta życzliwość, pomimo tego, że to jest duet, ale w tym duecie kryją się osoby, które cieszą się już jakimiś dokonaniami, zrobiły już coś ważnego na rynku i czy ten projekt cieszy się życzliwością? No, byłeś w poniedziałek na imprezie, więc myślę, że to jest jakby najlepszy dowód też na to, żeby... Było życzliwie. Było życzliwie i przyszło dużo ludzi, którzy są jakby gdzieś tam dookoła naszego projektu się gromadzili i... Są jakieś, wiesz co, kurcze spekulacje, że ludzie rywalizują, że się nie lubią, że świnie sobie podkładają, ale to wszystko są bzdury tak naprawdę, bo jak się człowiek z człowiekiem spotyka, wiesz, każdy ma różne etapy w swoim życiu, przeżywa różne emocje, pewne sytuacje. Czasami się zrobi coś głupiego, każdemu się to zdarza, ale generalnie w tym wszystkim ludzie trzymają się razem. Starają się sobie pomagać, zapraszają się do współpracy i wspólnie tworzą. Czasami się z nie lubią na chwilę, ale potem do siebie wracają i generalnie, wiesz, bez pomagania sobie to tutaj byłoby smutno, nudno, ciężko i nie byłoby tak, jak jest. Ale to powiem wam, że macie naprawdę oryginalne spostrzeżenie, w sensie jest to wyjątkowe, bo z reguły spotykałem się z tym, że jest więcej hejtu niż wsparcia. Miałem gościa tutaj, który powiedział, że wydał album po latach i nikt go nie powiedział, że to jest fajny album, nikt nawet nie udostępnił tego albumu, nie powiedział, że spoko. Coś musiał przeskrować chyba. No ale właśnie, wszyscy chcą go z kolei do współpracy, chcą jakby jego wykorzystać, ale kiedy on coś zrobił, to nagle... No nie powiemy dobrego słowa. O to mi chodzi. Ja myślę, że to jest etap też, nie? Że kurczę, no nie wiem, ty Kuba chyba jeszcze nie doświadczyłeś czegoś takiego jak porażka, prawda? Wszystkie twoje rzeczy, które robisz, okazują się sukcesem.
Czy wiesz, zależy jak na to spojrzeć, co to znaczy sukces też. I zależy, jakie ma się oczekiwania. Mm-hmm. Dokładnie. Okay. Czy nie, no ja nie uważam, żebym był niespełniony, bo ja też nigdy nie nastawiałem się właśnie, nie miałem jakichś oczekiwań wygórowanych. Jakby moim jedynym mm-hmm. oczekiwaniem było to, żeby móc żyć i utrzymywać się z muzyki, okay. więc pod tym względem no, udało 100% się. Jakby wiesz, mm-hmm. sukcesu, więc nigdy się nie nastawiam, a to, że wiesz, ja poszukuję i zdania mm-hmm. też na temat, wiesz, mojego projektu z Piotrem mm-hmm. są, wiesz, też podzielone i też różnie ludzie, wiesz, sobie to jakby interpretują, ale... Tak, to nie jest tak, że my rzeczywiście jesteśmy w czepku urodzeni i że wszyscy wspaniale reagują na to, mm-hmm. co robimy. Ale to są opinie, nie? Jasne. Nie, nie o to chodzi zupełnie. I wiesz, dopóki ludzie przychodzą na koncerty i mamy przed kim śpiewać, kto zna teksty na pamięć i się tym zachwyca, no to przecież nie poddamy się jednej mm-hmm. opinii, czy tam takim szybkim informacjom, wrzutom pod naszymi informacjami dotyczącymi premiery. Fajny to byłeś, wiesz, przy pierwszej płycie Komy, mm-hmm. a ty z Dumplingsami zupełnie lepiej wypadasz, nie? No dokładnie, więc... nie ma znaczenia. No zawsze będą takie opinie, nie? Głosy na za i przeciw. Ale wiecie co, mam wniosek tego, bo wcześniej to powiedziałem, że chyba o tym wszystkim chodzi, że są wymagania, są oczekiwania. Kiedy ma się mniej tych oczekiwań, czy tak jak rozumiem, że wy po prostu przedstawiliście swoje oczekiwania, to ludzie przychodzą, ludzie się za tym opowiadają i to było... Byłem już na wielu premierach, ale na waszej premierze widziałem najwięcej ludzi z branży. Byli dziennikarze, byli artyści. To znaczy, że jest to wsparcie. Więc... Wiesz co, dla nas to też była taka okazja, żeby naprawdę przez 5 lat spotykaliśmy się z różnymi ludźmi mhm. w różnych konfiguracjach. Mieliśmy okazję razem współpracować. Graliśmy na różnych zbiorowych koncertach. Widzieliśmy mhm. się na festiwalach i ze wszystkimi się, wiesz, przytulaliśmy. I naprawdę nie było okazji, żeby w jednym miejscu świętować przywitanie nowego albumu i jednocześnie mm-hmm. pożegnanie zespołu, który, wiesz, przez 5 lat funkcjonował na rynku polskim. I rzeczywiście przyszli tam ludzie, z którymi się lubimy i którzy byli dla nas ważni, którzy gdzieś nas wspierali, albo którzy motywowali, albo dali jakiś impuls, albo po prostu ich lubimy, nie? I cieszę się, że tak było, bo zasłużyliśmy na to, żeby w ten sposób im podziękować. Mhm. I oni też. Wiesz, to jest też taka zasada, jak to, o czym ty mówisz właśnie, że oczekiwania, to ostatnio często takie zdanie gdzieś mi się wyświetla, przynajmniej w social mediach, że okay. don't chase, attract. Mhm. I my się właśnie bardziej nie poganiamy za czymś, żeby po prostu być w tym miejscu albo zagrać na tym festiwalu, tylko to jakoś tak samo przychodzi do nas. A jak nie przychodzi... No to trudno. Mhm. I to jest właśnie ten luz. I to jest fajne, jak obserwuję to, jak mówicie, że macie ten luz sobie, że właśnie te oczekiwania to jest to, że zagrać koncert, wydać płytę i że ta muza, i że to jest najważniejsze, to odbiór, to, że wyprzedajecie koncerty i że nie macie z tym problemu, żeby wyprzedać koncerty. I to jest chyba, to jest to oczekiwanie. W sensie takie, że niech się dzieje po prostu. Wiesz, my też mamy swój bagaż doświadczeń, tak, z poprzednich projektów. I... Bo to nie tak nie zawsze tak było, wiesz. No, mieliśmy ten etap takiego gonienia za pewnymi elementami, które są nie do dogonienia, mamy za sobą po prostu, nie? Czy każdy musi to przejść? No, tak, jest też, przepraszam, zacytuję tekst piosenki. Ale swojej? Tak. No dobra. Mogliśmy chcieć znacznie więcej, ale więcej się nie da. Zawsze będzie coś jeszcze, czego nie masz. Nie? Okay. To jest taka kwintesencja też tego mm-hmm. albumu. I tego trzeba się nauczyć, nie? Że nigdy nie zdobędziesz wszystkiego. I nigdy nie będzie tylko dobrych opinii, tak. kciuków w górę. Zawsze ten kciuk w tym się pojawia. Trudne też. No tak, oczywiście. Ale właśnie jeszcze mam pytanie do ciebie, Kuba, bo przeczytałem w jednym z wywiadów, jak powiedziałeś, chyba to było w 2020 roku, że... przeczytam to. Myślę, że zawsze tak jest. Ta druga płyta jest sporym wyzwaniem. Wyciągasz wnioski z pierwszej i chcesz zaprezentować coś więcej. Przynajmniej ja tak mam. Podobno przy trzeciej jest już całkiem łatwo. No jak było? Dokładnie tak jak powiedziałem. Okej. Okay. Czyli... To jest trochę już... Afirmacja. Znaczy, ja wiem. No nie myślałem o tym w ten sposób. No, mm-hmm. To jest jakby drugi projekt, w którym ta trzecia płyta jakby się już ukazuje. Ale faktycznie przy trzeciej się ma najwięcej luzu, mm-hmm. jeszcze mniej oczekiwań. Jakoś to wszystko tak... Mm-hmm. Jakby ja po prostu usłyszałem coś takiego na moim pierwszym w życiu spotkaniu w dużej wytwórni. Że pierwsza to jest właśnie jakby zaznaczenie tego, mm-hmm. że się jest na rynku. Zdobywania powoli jakiejś pozycji. Druga to jest udowodnienie, że przy tej pierwszej zasłużyło się na tą uwagę, którą mm-hmm. zostało się obdarowanym, a przy trzeciej otwiera się szampana.
I też szampana. Nie wspomnianego wcześniej. Tak, tak, dokładnie. Tak. Więc jest tak trochę, że już wie, co się z tym projektem też przeszło. Nie ma się jakichś większych oczekiwań, ale ma się duże doświadczenie. Mm-hmm. Wypracowało się też już właśnie jakieś, udało zbudować jakąś społeczność wokół tego projektu, więc i ludzi, i przyjaciół, jakby zespołu i tak dalej, więc to już jest jakby tak naprawdę sama przyjemność. Mm-hmm. Czyli po północy otwieramy szampanem. Tak. W sumie tak, to już jest dzisiaj. To dzisiaj w nocy. To dzisiaj już jest. Słuchajcie, to czas na pytanie o koncerty, bo wiem, że to jest coś, na co też czekacie i ludzie czekają, bo 8 marca, jeśli dobrze pamiętam, ruszacie w trasę. Powiedziałeś 16 koncertów. 15. No to bardzo dużo. Chyba coś się jeszcze pojawi, nigdy nie wiadomo. Okay, okay. Sami dokładamy drugie daty, ale... Są jakieś nowe sytuacje, które się tam pojawiają, tylko... Coś może być. No. I to będzie trasa, która będzie stricte promująca tą płytę, czy to też będzie trasa promująca płytę, ale też jakoś podsumowująca? Wiesz, że jeszcze nie użyliśmy chyba setlisty na... A, okej. Okay. Na tą nie, trasę. Ja myślę, że to będzie tak, że to będzie promująca ten album, bo pożegnalną trasę zamierzamy zrobić na jesień. A, okej. Okay. Będziemy grali jeszcze na kilku festiwalach w wakacje, a potem jakąś taką sentymentalną podróż zrobimy jesienią. Powiedzieliście o tym, że Katriny dawno nie graliście. To co, będzie Katrina? Może? No, już mieliśmy parę podejść do tego utworu. Nie zawsze wychodziło. A, okej. Okay. W sensie, żeby go grać na żywo, oprócz tej oryginalnej wersji. Mm-hmm. No, możemy zrobić kolejne podejście, zobaczymy. Czy ja się stęskniłem trochę za ten kawałek. Ja też. A może wrócimy do pierwotnej. Czasami trzeba tą drogę przejść, tak żeby wrócić do samego początku. No właśnie, a jak obserwuje się was na koncertach i że to jest to miejsce, które jest super dla was i wy tam się czujecie jak przysłowiowa ryba w wodzie. Czy myśleliście o tym, żeby nagrać kiedyś taką płytę z live session, jakiś MTV Unplugged, albo coś takiego? W sensie na żywo, tak? Tak. wiesz co, no są takie rozmowy, pomysły. Ale nie chciałbym tego chyba jeszcze zapowiadać. A, okej. Okay. Niechcący właśnie to zrobiłeś. ale na pewno myślimy o tym, bo na pewno, no, ja wiem... Wiesz co, nasza energia koncertowa jest zupełnie inna niż ta z płyt. No dokładnie, to tak. Diametralnie różna. Stąd to pytanie. Jeszcze dostałeś ekskluzji w taki teraz w tym momencie. Aha. Ale więc wiesz, myślimy o tym, żeby wydać płytę koncertową. Super. Za 20 lat. Kendrick Lamar ostatnio ogłosił, tak? Że ma album gotowy, ale wyda go za 10 lat dopiero. No i bardzo dobrze. Ale to jest... Razem z kolejnym albumem Tula. Płyta live session byłaby tym marzeniem i bardzo chętnie bym ją usłyszał i myślę, że nie tylko ja, bo tak jak powiedziałeś, inna energia, zupełnie inny świat. I inne aranżacje, tak inne naprawdę. Aranżacje, inne brzmienia trochę. Inne nominacje do Fryderyków. Można dostać za album live, można, jest kategoria. To jest kategoria, tak, no tak. No. A czy może jednak wcześniej będzie? Za album live? Tak. Jest, tak. No przecież, tak. Że płyta koncertowa, tak? Tak, tak, tak. Chyba Mrozu ma w tym roku Mrozu, na przykład nominację. Margaret tak, super też tak, bardzo tak, ten album zrobił. No Mrozu też zresztą. Mhm. W ogóle dużo tych Unpluggedów wyszło w tak, tym roku. Tak, dużo, dużo. Co się w zeszłym, ale... I one w ogóle są dostępne w streamingach z kolei w telewizji można na Kanal Plus chyba zobaczyć. A, no chyba MTV, bo Organek chyba zrobił właśnie Margaret i Mrozu. Więc słuchajcie, panowie, doszliśmy do końca, tak myślę, bo nie chcę się żegnać, bo wiem, że jest jeszcze coś się wydarzy, przede wszystkim trasa koncertowa, to na co czekamy. Dzięki, że przyszliście. Cieszę się, że mogłem was poznać i mam nadzieję, że was nie zanudziłem i że bardzo dziękuję za rozmowę. Poznałem ciekawe trochę wnioski bardziej. Dzisiaj, wiesz, doszliśmy. Tak, dla nas też, wniosku, wiesz, bo taka możliwość rozmowy to też sprawia, że wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło z tego, co myśmy zrobili, więc dzięki za to. Ja też dziękuję i do zobaczenia pod sceną. Dziękuję. Namaste. Dzięki. Kuba Karaś, Piotr Rokucki. Dziękuję. Dziękujemy.